Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Martin de Simons. Ja nazywam się Szymon Marciniak i uczę języka niemieckiego. Niniejszym filmem chciałbym zainicjować taki zwyczaj. Tak sobie to wszystko przemyślałem i stwierdziłem, że może to byłoby dobre. Będę robił w ten sposób, że w czwartki o 15, czyli tak jak teraz oglądacie, jeżeli oglądacie zaraz po opublikowaniu tego filmu, w czwartki o 15 będę mówił o tym, co będziecie oglądać za dwa dni w sobotę o godzinie 15. Gwoli wyjaśnienia, ankieta, którą opublikowałem na YouTubie, uzupełniliście ją i daliście mi jednoznacznie do zrozumienia, że chcecie mieć publikację filmów w soboty. Nie w poniedziałki, jak to do tej pory robiłem, tylko w soboty. Nie ma problemu, będzie sobota. Z mojej strony dodałem jeszcze godzinę 15, żeby sobie dać czas, taki margines na to, żeby ewentualnie jakieś poprawki wprowadzić, jakieś korekty do filmów, jakieś uzupełnienia w opisie filmu i tak dalej. Także w czwartki o 15 będzie publikacja, zapowiedź tego, co będzie w sobotę, i w sobotę będą właściwe filmy. I niniejszym przechodzę do meritum. Co będzie w sobotę? Słuchajcie, w sobotę opublikuję dwa krótkie filmiki. Jeden to będzie wywiad z Łukaszem Piszczkiem, naszym niemieckojęzycznym piłkarzem. Ten film trwa tam niecałe dwie minutki, ale nie oszukujmy się, to jest dosyć dużo pracy dla mnie, żeby to przetłumaczyć, żeby wprowadzić napisy na YouTubie, tłumaczenia, transkrypcje i tłumaczenia, bo w tej kolejności to robię. W tym filmie Łukasz Piszczek niejako odpowiada na pytanie, które zadaje mu Kuba Boszykowski. Chodziło o strzał, felerny strzał Kuby w jakimś jednym z meczy i wypowiedź Łukasza, co na ten temat sądzi. Także, że tak powiem, takie wideo challenge jednego dla drugiego mają się tutaj właśnie z Łukasz Piszczek ma się tutaj w tej sprawie ustosunkować i właśnie o tym opowiada. Przy okazji to jest Borussia Dortmund ma swój kanał na YouTubie, gdzie publikowane są, no wiecie, wszystkie rzeczy, które fanów sportu piłki nożnej interesują, czyli wywiady, fragmenty filmów, komentarze. I na tym właśnie kanale został opublikowany ten krótki, taki prawie dwuminutowy filmik, w którym Łukasz Piszczek mówi po niemiecku. Moim odczuciu z tej całej trójki niemieckojęzycznych piłkarzy, czyli Łukasz Piszczek, Kuba Błaszczykowski i Robert Lewandowski, w tej kolejności właśnie, tak jak wymieniłem, uważam, że mówią najlepiej po niemiecku. Czyli najlepiej mówi Łukasz Piszczek, Kuba Błaszczykowski mówi fajnie, potocznie, ma mniejsze zasób słownictwa, ale tam nieważne, naprawdę fajnie, sympatycznie mówi. No i pan Robert, który w moim mniemaniu mówi no najgorzej, ale wierzymy, że pracuje nad tym. Albo wierzymy, że po prostu masz strzelać gole, a nie uczyć się niemieckiego. Dobrze, jestem złośliwy, przepraszam. Przechodzimy dalej. Drugi film, który opublikuję w sobotę, to jest dwuminutowy film. Aha, jeszcze wspomnę, że film o Kubie Błaszczykowskim i o w sumie wywiad z Łukaszem Piszczkiem jest na poziomie B1. Przypominam o tym, ponieważ od niedawna klasyfikuję moje filmy na kanale pod tym względem, na jakim poziomie językowym one są. Jak wejdziecie na moje playlisty na moim kanale, to znajdziecie posegregowane te filmy według właśnie poziomu językowego, które prezentują lub który trzeba umieć znać, żeby w miarę wszystko lub większość zrozumieć. Także wywiad z Łukaszem Piszczkiem klasyfikuję na B1. Natomiast drugi film, który opublikuję, to jest film, fragment reportażu dwuminutowego, tam plus minus, o tym, że pani kanclerz Angela Merkel ma polskie korzenie. To nie jest plotka, to jest po prostu informacja rzetelna, która się pojawiła w niemieckiej telewizji publicznej. Zostało to przedstawione właśnie informacje, dane, została znaleziona jej rodzina spod Poznania, Kazimierczak. Krótkie właśnie fragmenty z jej życia, fragmenty właśnie z rozmów z jej rodziną,
Także zapraszam do tego filmu również. On też mi, że tak powiem, kosztował troszeczkę czasu, ponieważ no film trwa raptem 2 minutki, jakoś tam z groszem. Natomiast tam jest dużo, dużo ciekawego słownictwa, trudnego słownictwa. Suma summarum, ten poziom tego reportażu językowo oceniam na C1. Na C1, no z tendencją na C2. Także tutaj ten reportaż może być zrozumiany przez osoby, które no, znają język naprawdę już gdzieś tam średnio, zaawansowanie i w górę. Zapraszam w sobotę o 15:00. Publikacja. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Do następnego filmu.